W dzisiejszym odcinku nie możemy trafić żadnej karty Team of Decision. Nie możemy też trafić żadnej karty Trophy Titans. Nie zmienia to jednak faktu, że na nagranie tego materiału czekałem z ogromną niecierpliwością, ponieważ dziś otworzymy, mam nadzieję, dwie paczki z ikonami 90+, a poza tym w sklepie czeka na nas co najmniej przyzwoita paczka, za którą z jednej strony trzeba zapłacić, z drugiej jednak mamy do trafienia tutaj naprawdę całkiem ciekawe karty. Zatem mam nadzieję, że dziś, tak jak w poprzednim odcinku, uda nam się trafić coś naprawdę grubego i oczywiście liczę, że ten materiał też wam się spodoba. Jeżeli tak, wiecie co robić. Łapka w górę, subskrypcja, no ale przede wszystkim, słuchajcie, to z jednej strony jest wyraz tego, że filmy wam się podobają, ale z drugiej to jest udowodniona nienaukowo teoria na to, że macie po prostu większe szczęście w paczkach. No bo słuchajcie, ten komentarz by się mylił, ten komentarz by się mylił, ten komentarz by się mylił, albo... ten komentarz by się mylił? No chyba nie. Zatem ja na waszym miejscu bym nie ryzykował, a sam otwieram paczkę, w której mamy walkout. Trent Alexander-Arnold to piłkarz, którego nie posiadam, więc no przyda mi się jak najbardziej, no bo na te paki 90+, foder będzie nam potrzebny. I wydaje mi się, że po ten foder najlepiej będzie pójść po te paczki z trochę większą ilością. Te pojedyncze zostawię sobie raczej na tocy, chyba że dziś naprawdę mocno nas przypyli i będziemy mieli dużą potrzebę wyżej ocenionych kart, natomiast tu pójdziemy po kartę 7x84, jest inform, to duży plus, włoski bramkarz 86 oceny ogólnej, ale tu mogą być poza nim same walkouty, bo to jest tylko inform. Zatem zobaczmy, kogo tu jeszcze dostajemy. No i walkout jest jeden. No i ta paczka niewiele mi pomaga w drodze po ikonę. No to może 10 piłkarzy 82+, będzie lepszym rozwiązaniem. Mamy kolejny walkout, Brazylia, środkowy obrońca. Czyli 88 oceny ogólnej. Zmieścić mogą nam się tutaj jeszcze spokojnie karty, które są walkoutami. No nie zmieściły się, ale zobaczcie, no tutaj ani jednego duplikatu. To tylko pokazuje, w jakim stanie jest obecnie mój klub. A karty TOC już za rogiem. Zatem jeżeli otwieram paczkę, w której mamy 11 zawodników i tylko jeden jest duplikatem, co więcej, mam takiego piłkarza w wersji wymiennej, to naprawdę pokazuje, że chyba jeszcze na te TOC-y do końca nie jestem gotowy. I tak jak myślałem, że może część z tych paczek zostanie przeze mnie zostawionych, tak prawdopodobnie wszystkie to ja będę musiał otworzyć, żeby zrealizować plan na dzisiejszy odcinek. Tu Hiszpania SPD, no i duplikat Busquetsa, którego trafiliśmy niedawno, więc czas zabrać się za budowanie. Zatem wrzuciliśmy zawodników i pierwsze SBC 90+ ikona mamy gotowe. Możliwości na trafienie są tutaj przeogromne. Zobaczmy zatem wróżbę. I to jest czeski środkowy napastnik, czyli to może być... no nawet nie jest środkowym napastnikiem, czyli bardziej pasuje mi ten francuski środkowy pomocnik. Okej, no to zobaczymy, czy będzie to Nedved, czy będzie to... może Ronaldinho na przykład. Co prawda nie wiem, czemu mówię o Nedvedzie i Ronaldinho w jednym zdaniu, ale kurczę, no ktoś dobry. Nie jest to duplikat, to jest bardzo ważna wiadomość, słuchajcie, bo to nie może być Rooney. Może to być Stoiczko w Prime, bo tego przepaliłem. Nie jest to Czech. No to co? Francuski środkowy pomocnik? Rzeczywiście będzie to Vieira? Nie. Niestety nie. To szybko. Poszukajmy po pozycjach. Bramkarz? Nie. Prawe wahadło? Nie obraziłbym się, ale nie jest to prawe wahadło, ale może chociaż prawa obrona? Nie. Środkowy defensor? Maldini? Zawsze. Chętnie. No niestety. Na Elo mam Carlosa. Tutaj mamy dużą konkurencję i on tu zostanie. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z tymi najlepszymi ikonami na pozycji SPD, ale chętnie się zapoznam, chętnie się zaskoczę. No ale nie. To co? Prawa strona? Nie. Środek pomocy. Była taka wróżba i... nie jest to SP. I nie jest to LP. No to może to być jakiś ciekawy SPO, ale to może równie dobrze być Litmanen. Ale to nie jest Litmanen. A figo miałem. No to Jesien. Tam jest paru niezłych gagatków i tym razem... takiego nie trafiamy. Garnicze bym przygarnął, ale nie tym razem. No to może to będzie ten Ronaldinho, proszę. Zobaczyłem tego, już myślałem, serio, już byłem pewien. Czyli napastnik, po raz kolejny ikona na napadzie. To jest ciekawa sprawa. No zobaczmy. Ej, kogo ja trafiłem? A, Butragueño. Toś się chłopie schował? Może trochę ze wstydu. No bo przy takim Runeju chociażby tutaj, no to ten traf wygląda dosyć biednie. Chociaż nie będę ukrywał, że dla mnie od tego Runeja Puszkasz jest fajniejszy. Po prostu przyjemniej mi się gra Ferencem. No nic, lekkie rozczarowanko. Ale dobra, będziemy mieli jeszcze jedną paczkę z ikoną. A przede wszystkim teraz mamy naprawdę
potężną paczkę do otworzenia, 3000 FIFA pointsów, wypełnienie klubu, mam nadzieję, fajnym foderem, ale przede wszystkim tutaj naprawdę można trafić kogoś dobrego, można trafić kogoś serio przydatnego i my trafiamy ikonę World Cup. Nie wiem, co powiedzieć. Tutaj nie wiem, co by musiało być w środku. No, ale słuchajcie, jakby to zsumować, to tak z 60 tysięcy może byśmy wyciągnęli za tych trzech wspaniałych. A tu dalej będę sobie kompletował Roberta Piresa. A co mi tam? Robert Pires na 37 spotkań. To brzmi tak zupełnie na poważnie, liczyłem, że ta paczka przyniesie nam trochę lepszych zawodników niż potem ze złotych najlepszy Henderson. No, jest źle, nie? W sensie... To jest dramat totalny. Jeżeli liczyłem na to, że ta paczka pomoże nam w zebraniu jakiegoś foderu, no to nawet foderowo, no niby coś tam wpadło, ale nic mega solidnego. No na przykład tu jest w sumie podobnie Rudiger. No ale dobra, wydaje mi się, że tak realnie z tamtymi super mega cudownymi trafieniami stać nas teraz na zrobienie ikony bez dokupywania kart. Tutaj jeszcze chyba mamy... Nie mamy walkoutu, mamy Pereirę, ale wydaje mi się, że możemy pójść po tą drugą paczkę z ikoną, a te paki ja bym sobie jednak pozostawiał na tocy, no bo jednak tam będzie szansa trafić kogoś ciekawszego niż zwykłe złote walkouty. No i ciekawy jestem, jak karty Team of the Season odmienią ten skład, bo jest tutaj absolutnie co odmieniać. Na pewno Puszkasza, zdecydowanie tak jak mówię, bardziej wolę niż Runeya. No i okej, no tak sobie to na razie wygląda i zobaczymy, jak będzie wyglądało dalej. Może trafimy jakąś ikonę, która mogłaby tu wskoczyć. Nie obraziłbym się. No i na tym się teraz skupimy. Zatem, tak jak miałem nadzieję, bez problemu starczyło mi na to SBC. Jeśli chodzi o wysoki foder, to jestem całkiem na tocy przygotowany. Między innymi mam tego Van Bastena 95 i tak dalej. Problem, jeśli chodzi o tą trochę gorszą zawartość klubu. 83 już nie mam żadnej. 84 też dosyć mało. Więc takie paczki ilościowe. O, jak na przykład ta 10 rzadkich piłkarzy 82 już nawet teraz byłaby dla mnie jak najbardziej przydatna, że mamy tutaj jeszcze walkoutik. No to w ogóle jest się z czego cieszyć. Marc-André Ter Stegen. Jego akurat w moim klubie brakuje, więc nie będzie tutaj duplikatu. Chociaż jeden znajdziemy. Nkunku. Bez sensu otworzyłem tą paczkę. No quickseluję i muszę o nim pamiętać, żeby odzyskać. No przecież Dan Kunku nie skończy odcinka, mówiąc, że ikonę otworzymy kiedy indziej. No bo nie mogę otworzyć paczki. Zatem teraz zobaczmy. Wróżbę. Przed tą paczką z ikoną. No, pozycja, narodowość. No raczej mało prawdopodobne, żebyśmy trafili taką ikonę. Taką także. No to co, Roberto Carlos? Albo jakiś Argentyńczyk. No ogólnie średnie scenariusze. Więc tak po prostu po raz drugi dzisiaj mam z nadzieję, że one się nie spełnią. Ale kurczę, fajnie by było tutaj coś naprawdę takiego grubego trafić. Może Nazario. Ważne, żeby nie wrócił do mnie Butragueño, który przez przypadek potknął się i wpadł do jednego z moich SBC. Na szczęście to nie on. Powrót Eusebio. Cały czas niedoczekany. Maldini. Albo Hulit. Miałem Hulita. Chętnie miałbym go jeszcze raz. Okej, dobra, musiałem się zastanowić. Lothar Matthäus. Kiedyś może mnie odwiedzi, ale nie teraz, bo teraz to jest Thierry Henry. To nie jest Thierry Henry, ale my z tym gościem znamy się nie najgorzej. Tak jest! Zinedine Zidane Prime! Ale czy mnie to boli? Wydaje mi się, że nie. Ciekawy jestem, ile taki Zidane kosztuje. W sensie ja mam tu gdzieś, ile on kosztuje. No bo to jest Zidane, ale jestem ciekawy. I to jest 2,5 miliona za Zizu. No pięknie. Zatem jeden z moich najlepszych trafów w życiu do mnie wraca. Nie przypominam sobie, czy ja trafiłem Zidana Prime, czy trafiłem jego w wersji Moments, ale czy w tym momencie mnie to interesuje? No nie, bo teraz skupiam się tylko i wyłącznie na tym konkretnym Zizu, którego mamy. No piękna sprawa. Zatem Zizu zastępuje miejsce Paula Pogby w mojej drużynie. Ojoj, no to mi się podoba. Zidane, Cruyff, Mbappé. Fajnie układa nam się europejsko ten skład. A potem Alo Varian wszystko będzie i tak strzelał ze skrzydła, ale jest on, Zizu, pierwszy kontakt, od razu przerzut do Carlosa, ale to pachnie Realem Madryt. W zasadzie, jeśli mówimy o królewskich, to w drużynie mam jeszcze przecież Puszkasza, więc dosyć ciekawie się to poukładało.
Mbappé w końcu też pewnie piłkarzem Realu będzie i właśnie on teraz dostaje piłkę, Kylian Mbappé, to będzie gol, nie ma gola, ale jeszcze gonimy, no nie dogonimy. Zidane, ładnie tutaj robimy sobie miejsce w środku pola, Zidane do Cruyffa, Cruyff, zagramy jeszcze do Zizou, Zizou wjeżdża, uderza i rozjeżdża, mamy 1-0 i bramka Zinedina Zidana w debiucie. Mogłem podać, normalnie bym podał, no ale to jest Zidane, będę musiał mu tą szóstkę zmienić, bo to wygląda dziwnie, ale jest gol. Piękna sprawa, no Zidane i Cruyff, liczę na wiele tego typu zagrań pomiędzy panami. Zizou. Zizou. To było bardzo słabe i to jest spalone, nie? Dobra, ta akcja była całkowitym przypadkiem, ale że Zidane widowiskowo trafił w słupek, to nie będę narzekał. No bo najważniejsze jest to, że jednego gola już i tak w tym meczu miał. No i mam nadzieję, że to pierwsze trafienie jest jednym z naprawdę wielu, które Zidane zdobędzie dla mojego klubu. No słuchajcie, jaram się niesamowicie. Zidane do mnie wrócił. No mam nadzieję, że oznacza to, że wraz z nim do mojego klubu wróciło także szczęście. Idealnie na tocy.